Lloyd, szkocki góral żyjący w XVI wieku, dowiaduje się, że jest nieśmiertelny. Czy to możliwe? W filmie owszem. The Highlander wykorzystuje motyw nieśmiertelności jako najistotniejszy element fabuły. We wschodniej mitologii istniał Kościej Wieczny. Czarownik był nieśmiertelny i nie mógł zostać zabity konwencjonalnymi środkami, które atakowały jego ciało, ponieważ ukrył swoje serce poza ciałem. W starożytnym Egipcie święty ptak Bennu, jako wcielenie słonecznego boga Ra, symbolizował nieśmiertelność i duchową przemianę. Dokładnie tak jak legendarny Feniks, który umierając odradzał się na nowo z popiołów i żył wiecznie. Nie z tej ziemi. Turritopsis nutricula to nie nazwa leku, przed którego użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki. To łacińska nazwa gatunku znanego jako meduza nieśmiertelna. To pierwszy znany przypadek potencjalnie nieśmiertelnego zwierzęcia. Z tego powodu wzbudza niemałe zainteresowanie biologów morskich i genetyków. No bo jak to możliwe, że coś może żyć wiecznie? Przecież wszystko, co żyje, umiera. Wal grenlandzki jest uznawany za najdłużej żyjącego ssaka. Zdaniem australijskich naukowców, którzy zbadali DNA, mogą one żyć nawet 260 lat. Człowiek jeszcze w czasach starożytnego Rzymu żył średnio między 45 a 47 lat. Średnia wieku stale się wydłuża. Prognoza na 2030 rok jest taka, że na Ziemi średnio żyć będziemy 75 lat. Jeszcze w roku 2000 było to lat 67. Wpływ na to z pewnością ma rozwój szeroko pojętej technologii, głównie medycyny oraz lepszych warunków bytowych. Ale człowiek przez te wszystkie lata od zarania dziejów migrował i szukał swego miejsca na Ziemi. Jak mówi Dobrochna Frytz, antropolog fizyczna i doktorantka na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, każda forma życia szuka optymalnych dla siebie warunków. Biolodzy nazywają to fitness i my generalnie każdy gatunek dąży do optymalizacji i do zwiększenia fitness, czyli jakby takiego swojego dobrostanu. Próbuje znaleźć taką niszę, w której po prostu jest najbardziej korzystnym funkcjonować. No i tak właśnie dzięki temu człowiek zasiedlił bardzo konkretne obszary Ziemi i będzie dla niego bardzo trudnym odnaleźć się gdzieś indziej, zwłaszcza jeżeli te warunki są radykalnie inne. Są na Ziemi istoty uznawane za najbardziej odporne na warunki zewnętrzne. I z pewnością nie są to ludzie. Niespoczaki są takie bezkręgowce, które mają rozmiar roztocza. Jest bardzo wiele gatunków tych zwierząt, natomiast jest to zwierzę bardzo mocno eksploatowane przez naukowców z tego względu, że jest po prostu prawie niezniszczalny. Trudno znaleźć na Ziemi większych twardzieli niż niesporczaki. Niesporczaki są bardzo ciekawe, one mogą wytrzymać ogromne promieniowanie, nawet tysiąckrotnie wyższe niż jakiekolwiek inne organizmy na Ziemi. Są w stanie wytrzymać w temperaturach od prawie zera bezwzględnego aż do, nie wiem, chyba 100 stopni, bardzo wysokich temperatur. Znoszą gigantyczne ciśnienia, ale też brak ciśnienia, także bardzo duża rozpiętość tych parametrów, powiedzmy, środowiska, w którym są w stanie przetrwać. Może nie żyć optymalnie, się rozmnażać, natomiast przetrwać jak najbardziej. Naukowcy z Kent zorganizowali eksperyment. Wystrzelili zamrożone próbki niesporczaków. Zmierzono prędkość uderzenia i ciśnienie uderzeniowe. Przy prędkości 2621 km na godzinę przeżyło 100% niesporczaków. W świecie przyrody są też inni superbohaterowie. To ekstremofile, które potrafią przeżyć, jak sama nazwa wskazuje, ekstremalne warunki przez bardzo długi czas. To w większości organizmy jednokomórkowe, które żyją na przykład w warunkach wulkanicznych, mówi Ewa Borowska, astrobiolog z Extremo Technologies. Dzięki takim mikroorganizmom jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jaki sposób ochraniają swoją komórkę
żeby właśnie przetrwać na takich terenach wulkanicznych. No a na wulkanach oprócz wysokiej temperatury występuje bardzo dużo gazów toksycznych, m.in. podwyższone stężenie dwutlenku węgla, siarkowodoru, ale oprócz tego oczywiście też metale ciężkie. Niektóre z nich istnieją już kilkadziesiąt tysięcy lat. Te tutaj malutkie mikroorganizmy mają tyle cech zabezpieczających, że przed tymi czynnikami są w stanie się obronić, a mało tego jeszcze powiem, że potrafią się do różnych czynników jeszcze zaadoptować. Do najwytrwalszych należą dawni organiczni przodkowie. Cyjanobakterie sprzed 3,8 miliarda lat temu. To są akurat mikroglony czerwone i to są ich właśnie siostry. Kolejny gatunek, który jest eukariontem, ponieważ cyjanobakterie to są tak naprawdę bakterie. Czy zatem jest jakieś miejsce, gdzie tak wytrawni gracze mogliby sobie nie poradzić? Bardzo, bardzo głęboko w osadach, jeszcze pod wodą, tak naprawdę głęboko w oceanach, a już nawet z ostatnich artykułów wynika, że bardzo głęboko wywiercono się w bazalt, czyli naprawdę jest to ponad 3 km w skorupę ziemską, okazuje się, że odkryto metabolizm mikroorganizmów. Były to bakterie i archea, więc jest to możliwe wszędzie. Tak naprawdę, proszę Państwa, życie na Ziemi jest możliwe wszędzie. Pytanie, czy takie ekstremalne formy żyją? Czy trwają? Żyją? Czy po prostu są? Ja również badam mikroorganizmy. Tutaj mamy drugi gatunek, który, proszę sobie wyobrazić, żeby przetrwać, wnika bardzo głęboko w matrycę skalną. Czyli korzysta z metali, korzysta z substancji, które są bardzo głęboko w skałach. No i co? I tutaj praktycznie bardzo mało do życia potrzebuje, a jednak potrafi sobie wyekstrahować z takich skał możliwość zaistnienia tego życia. Więc tak naprawdę nie ma takiej stricte jednej definicji życia. Omawiane przez nas wcześniej niesporczaki potrafią doskonale poradzić sobie nawet w przestrzeni kosmicznej. Mimo kosmicznego promieniowania i skrajnie trudnych, nieprzyjaznych warunków, przeżyły, a ich funkcje nie zostały zaburzone. Człowiek w warunkach pozaziemskich czuje się dużo gorzej i z pewnością ta bariera nie będzie łatwa do przełamania. Człowiek istnieje na świecie, na Ziemi i jakby nie doceniamy tego, co tutaj nas dotyczy. Natomiast jak wylecimy w kosmos, nagle te takie czynniki, których nie dostrzegamy, są najbardziej kluczowe, czyli grawitacja, czyli skład powietrza, czyli ciśnienie, temperatura i tak dalej. A i gdyby tylko człowiek był nieśmiertelny, albo chociaż miał mocny sporczaka. Ale kto wie, przecież to właśnie człowiek potrafi przełamywać granice, które wcześniej wydawały się absolutnie nie do przeskoczenia.